To jest ta buntola, cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa! Kochaj Jezus Maria! Wykorzystał ten moment zakapienia 2-0! Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu! Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowe nie dosyć, jest Kowalczyk! Teraz! Dobry wieczór. Dziś nietypowo, bo o innej nieco niż zazwyczaj porze i nie w sobotę, a w niedzielę witam sympatyków futbolu, zapraszając na przedostatni magazyn Gol w sezonie 1997-98. Wczoraj poznaliśmy odpowiedzi na główne pytania dotyczące pierwszoligowych rozgrywek. Po 40 latach przerwy i po raz drugi w historii mistrzem Polski został Łódzki Klub Sportowy. W Pucharze UEFA zagra krakowska Wisła i ktoś z dwójki Polonia lub Widzew. Do zdegradowanych wcześniej do drugiej ligi Rakowa, Krzoi, Groklinu dołączyła Płocka Petrochemia. Zanim omówimy wczorajsze, dla jednych radosne, dla innych smutne wydarzenia, zachęcam do udziału w konkursie Audio Tele. Która drużyna ma na swoim koncie najmniej zwycięstw w bieżącym sezonie? Raków Częstochowa czy Groklin Grodzisk Wielkopolski? Jeśli Raków, prosimy dzwonić pod numer 0700 35 281. Jeśli to Groklin, końcówka 282. Fundatorem nagród jest wydawca tygodnika piłkarskiego Top Goal. Na Państwa telefony czekamy do końca naszego programu. Wtedy poznamy prawidłową odpowiedź, a już teraz przedstawimy najlepszego piłkarza, trenera, jedenastkę i najładniejszą bramkę kwietnia. W wyborach przeprowadzanych wraz z dziennikarzami tygodnika Piłka Nożna za najlepszego zawodnika kwietnia uznaliśmy Radosława Kałużnego z krakowskiej Wisły, a szkoleniowcem tego miesiąca został Franciszek Smuda z Widzewa. A oto 11 najlepszych piłkarzy kwietnia. W bramce Strużyński, Zamiki, dalej Głowacki, Kałużny, Kłos, w drugiej linii Wichniarek, Wyciszkiewicz, Szulik i Czerwiec, trójka napastników Trzeciak, Niciński i Wyciszkiewicz, po trzech piłkarzy z ŁKS-u i krakowskiej Wisły. A to najładniejsza bramka miesiąca kwietnia. Tego gola wybrali Państwo, głosując na kartkach pocztowych. Grzegorz Kaliciak, krakowska Wisła, bramka zdobyta w meczu z Widzewem. A oto ci z Państwa, którzy wylosowali nagrody. Krzysztof Czekajski, Zbigniew Pejs i Michał Mróz. Serdecznie gratulujemy. A nagrodami są te oto albumy z naklejkami wydane specjalnie na piłkarskie Mistrzostwa Świata we Francji. W maju w jedenastce znajdzie się z pewnością kilku piłkarzy ŁKS-u, dla których miesiąc ten był przecież niezwykle udany. Przed meczem w Ostrowcu łódzcy kibice wierzyli w to, że ich drużyna wygra i na kolejkę przed końcem sezonu będą mogli świętować drugi w historii klubu tytuł Mistrzów Polski. Ich nadzieje były jak najbardziej uzasadnione. Mimo to, że zdegradowano już wcześniej Krzo z honorem żegna Ekstraklasę i w trzech ostatnich meczach na własnym stadionie nie przegrało, łodzianie mieli wykorzystać szansę. I to nie tylko dlatego, że są najskuteczniej grającym zespołem na wyjazdach. Po prostu meczu tego nie wypadało przegrać. I ŁKS wygrał z trudem 1-0, sięgając po tytuł najlepszej piłkarskiej drużyny w naszym kraju. W Ostrowcu Świętokrzyskim najciekawiej było przed i po meczu Krzo ŁKS. Przed meczem niespotykana gdzie indziej feta, wspaniałe pożegnanie z Ekstraklasą. Klub dziękuje kibicom, a kibice swoim piłkarzom za rok sportowej nobilitacji i pięknych przeżyć. Drużyna spada, a na stadionie 7 tysięcy wdzięcznych sympatyków, cieszących się, że być może za rok zespół znów wróci do Ekstraklasy. W naszych realiach brzmi to jak z bajki, ale obraz nie kłamie. Ostrowiec zasługuje na dobrą piłkę. Ostrowiec cieszył się, jakby niebawem miał zdobyć Mistrzostwo Polski, a ci, którzy w tym celu przyjechali z Łodzi, byli spięci i niespokojni. Niepokój trenerów Marka Dziuby i Ryszarda Polaka pogłębił przebieg pierwszej połowy spotkania, w której Krzo grało tak, jak właśnie powinien ŁKS, składnie, dynamicznie i zdecydowanie. Łodzianie poruszali się w tym upale wolno i dostojnie, jakby już z medalami na piersiach. W drugiej połowie musieli jednak zapomnieć o medalach i zabrać się za grę. Poderwali zespół do walki Wieszczycki i Darlington. W 52 minucie oni właśnie zorganizowali dwójkowy atak i gol Tomasza Wieszczyckiego ustawił już ten mecz do końca. Do końca bowiem dominacja gości była bezsporna. Najlepszy na boisku 19-letni Nigeryjczyk Darlington bombardował bramkę Ostrowca. Janusz Jojko już nie skapitulował. Krzo strzelić już nie mogło. ŁKS wygrał 1-0. Ku radości tysiąca wiernych łódzkich kibiców tytuł mistrzowski wrócił po 40 latach do tego klubu. Tym przyjemniej, że wrócił chyba w momencie nieoczekiwanym. Tak jak raczej nieco nieoczekiwany był przed 40 laty sukces Jezierskiego, Szymborskiego, Soporka i ich kolegów.
Panowie, prowadziliście to wspólnie. Czy spodziewaliście się tak pięknego finału w tym sezonie? No, ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że liczyliśmy na to, że będziemy grali w pucharach, ale takiego finału się nie spodziewaliśmy. Znaczy, no można powiedzieć, że trener musi się spodziewać i najlepszego, i najgorszego, bo taka jest praca trenera. W związku z tym, bo w sumie zespół mieliśmy dość silny, no odpadł Marek Saganowski, właśnie wiodąca postać. I można powiedzieć, że no na starcie liczyliśmy na pierwszą trójkę. Markowi Dziubie i Ryszardowi Polakowi nie udało się nigdy zdobyć Mistrzostwa Polski, gdy byli jeszcze piłkarzami UKS-u, a grali przecież w mocnych zespołach. Przez tyle lat, co graliśmy wspólnie z Rysiem w UKS-ie, nie odnieśliśmy jakiegoś takiego znaczącego sukcesu jako zawodnicy. Udało nam się po raz pierwszy w karierze trenerskiej osiągnąć Mistrzostwo Polski. Jest to zasługa tych wspaniałych chłopców, którzy dzisiaj występowali na boisku, którzy właściwie można powiedzieć przez cały okres rozgrywek no, grali bardzo dobrze, zwyciężali i to, co wydawało się niemożliwe, stało się prawdziwe. Ja powiem tak, że był taki moment w UKS-ie, że chyba 7 czy 8 reprezentantów Polski grało i trudno powiedzieć, na czym polega sport do końca, no bo wtedy rzeczywiście po jesieni prowadziliśmy ze znaczną przewagą, nie udało nam się i nie chcemy tego analizować do końca, ale generalnie no jest to sukces ogromny, bo aż tylu reprezentantów w tej chwili nie ma, jednak zespół zdobył Mistrzostwo Polski. Serdeczne gratulacje dla całego zespołu, kierownictwa klubu i sztabu szkoleniowego. Oby teraz zespół ten doznał wzmocnień, by udanie walczyć w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tytuł pozostał więc w Łodzi, choć jeszcze jesienią wydawało się, że z jego obrony cieszyć się będą widzewiacy. Jednak kryzys na początku tej rundy odebrał podopiecznym Franciszka Smudy szansę na mistrzostwo. Łódzka drużyna pozbierała się i stara się jeszcze o miejsce gwarantujące start w Pucharze UEFA. Remis w środowym derby z UKS-em zmniejszył prawdopodobieństwo występu w europejskich rozgrywkach, ale widzew udowodnił kolejnemu rywalowi, że ciągle jest jedną z najlepszych drużyn w naszym kraju. Przekonała się o tym boleśnie szykująca się do gry w Europie warszawska Polonia. W przypadku zwycięstwa Polonia już wczoraj zapewniłaby sobie udział w Pucharze UEFA, ale stołecznej drużynie dosyć szybko podcięto skrzydła. Mirosław Szymkowiak wygrał pojedynek biegowy z Wędzyńskim, nie zatrzymał go także Żwir Grzdałskas i popularny Szymek precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Początek zaskakujący, gdyż pierwsze minuty należały do gospodarzy. Gola strzelili jednak widzewiacy. Kilka chwil później Polonia straciła też kontuzjowanego Grzegorza Lewandowskiego, którego występ we wtorek w Grodzisku stoi pod znakiem zapytania. Poloniści uparcie dążyli do wyrównania. Pięknie z dystansu uderzył Marcin Jałocha i Olszewski był w ogromnych tarapatach. Później Mikulenas nie potrafił wykorzystać idealnego podania Jałochy, więc trudno się dziwić, że do przerwy prowadził spokojnie i mądrze grający łódzki Widzew. Kiedy w drugiej połowie kontrę zainicjował Tomasz Łapiński, zagrał do Andrzeja Kobylańskiego, a ten mimo asysty obrońców popisał się kapitalnym strzałem. Wojdyga ponownie był bezradny. To chyba jeden z najładniejszych goli napastnika Widzewa w tym sezonie. 2-0 dla Łodzian i miało być po meczu. Ale od czego Włodzimierz Małowiejski ma Bartosza Tarachulskiego? Już kilkakrotnie wpuszczał go na boisko, a ten zdobywał bramki. Tarantula ukąsiła i wczoraj po akcji Arkadiusza Bąka, ale tym razem bramka ta była tylko golem kontaktowym i nie przyniosła gospodarzom punktów. Odżyły za to nadzieje na remis. Bartosz Tarachulski nie marnuje takich sytuacji, tym bardziej, że świetnie podawał Arkadiusz Bąk. W ostatniej minucie nadzieje polonistów na punkt rozwiał Maciej Terlecki wspaniale. Wykonany rzut wolny, który daje widzewiakom wygraną 3-1. Wygraną w pełni zasłużoną, bo jak trafnie zauważył trener gospodarzy Włodzimierz Małowiejski, łódzki Widzew jest w tej chwili lepszym zespołem od Polonii Warszawa. Mimo to, jeśli czarne koszule zwyciężą we wtorek w Grodzisku, to one, a nie drużyna Franciszka Smudy, wystąpią w Pucharze UEFA. Bardzo byśmy tego chcieli i wszystko zrobimy, żeby w Groklinie wygrać. Byłoby to podsumowanie tego udanego sezonu, uważam, dla Polonii. 60 punktów dzisiaj jest dużo, ale za mało, żeby mieć jeszcze pełną satysfakcję. Pełną satysfakcję można osiągnąć już we wtorek. 3 punkty kosztem zdegradowanego już Groklinu i na tym stadionie po raz pierwszy w historii klubu rozgrywany będzie mecz, a oby i mecze w europejskich pucharach. Pytanie tylko, czy obiekt przy Konwiktorskiej, remontowany już od wielu, wielu miesięcy, spełnia wymogi UEFA. Runda wstępna pucharów, bo w tej będą musieli grać poloniści, oczywiście jeśli utrzymają trzecią lokatę w lidze, rozpoczyna się już za kilka tygodni. W
tej chwili stadion nie jest jeszcze przygotowany na europejskie rozgrywki. Czy będzie na to przygotowany w lipcu? Nie wszystko zależy od nas. Chcielibyśmy tu rozgrywać nasze mecze i mam nadzieję, ja powiem więcej, jestem pewien, że będziemy rozgrywać tutaj mecze. Jesteśmy przygotowani na to, żeby zmienić całkowicie płytę, nawierzchnię płyty, aby założyć oświetlenie i żeby oczywiście przygotować całą naszą stronę z tej strony oraz z drugiej strony na 5 tysięcy ludzi trybunę po drugiej stronie, aniżeli honorowe. Zdążycie? Jeżeli otrzymamy, że tak powiem, place od naszego zespołu we wtorek, że jesteśmy w pucharach UEFA, to zdążymy. Polonia nie wygrała z Widzewem już od 50 lat i łódzki zespół zachował jeszcze teoretyczne szanse na trzecie miejsce w tabeli, choć wątpię, by Polonia nie wygrała we wtorek z Groklinem. Wtedy Widzewiacy będą musieli pogodzić się z tym, że nie zagrają w pucharze UEFA. Przypominam, że wszystkie ciekawostki i statystyki przygotowuje dla nas Ryszard Drewniak z tygodnika Kibica. Europejskie puchary wracają za to do Krakowa. Wisła nie pozostawiła Petrochemii żadnych złudzeń i zaaplikowała rywalowi 5 goli. Nie było litości, choć porażka ta spowodowała spadek płockiej drużyny do drugiej ligi. Kiedyś Płocczanom do utrzymania się zabrakło jednej bramki i wtedy można było mówić o pechu. W tym roku wina za degradację spada nie tylko na zły los. To był typowy mecz do jednej bramki, choć w pierwszej połowie Wiślacy strzelili tylko jednego gola za sprawą Ibrahima Sandeja w 18 minucie. Później w przeciągu niespełna kwadransa między 50 a 65 minutą Sejut czterokrotnie wyciągał piłkę z siatki. Najpierw dwa razy pokonał go Ryszard Czerwiec. Po błędzie obrony Petrochemii czwartego gola uzyskał Daniel Dubicki. Oto ta bramka, a wynik spotkania na 5-0 ustalił po podaniu Sandeja Tomasz Kulawik. Wisła w pucharach, Petrochemia w drugiej lidze. Kilka dni temu kibice Legionistów zapowiedzieli, że jeśli ich drużyna przegra mecz w Poznaniu, zniszczą samochody piłkarzy. Pogróżka ta nie przyniosła jednak rezultatu, a Lech pokonał warszawski zespół 3-0 po trzech bramkach Piotra Rejsa w 27, 61 i 70 minucie. W ten oto sposób poznańska drużyna zapewniła sobie pozostanie w ekstraklasie, a Legia po fatalnej końcówce sezonu nie wystąpi w europejskich pucharach. Zdegradowany do drugiej ligi, Raków Częstochowa w ostatnim występie przed własną publicznością zmierzył się z Pogonią Szczecin. Częstochowianie zagrali jedno z najsłabszych spotkań w tej rundzie. Goście objęli prowadzenie już w czwartej minucie. Fantastycznym strzałem z rzutu wolnego popisał się Piotr Mandrysz. Strzelił w lewy górny róg i Matuszek nawet nie drgnął. Taka postawa częstochowskiego bramkarza nie spodobała się trenerowi Rakowa i po chwili zmienił go Grzegorz Cyruliński. Jednobramkowe prowadzenie najwyraźniej satysfakcjonowało gości, którzy już tylko sporadycznie atakowali. Najczęściej Cyrulińskiego angażował Dymkowski. Na dwie minuty przed zakończeniem meczu goście wykonywali rzut wolny, chytrze. Mandrysz zagrał do Lewandowskiego, a ten strzałem po ziemi pokonał Cyrulińskiego. Raków Pogoń 0-2. Przed meczem Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice wiadomo było, że remis gwarantował spokojny byt w lidze obydwu drużynom, bez względu na wyniki w ostatniej kolejce spotkań. Gospodarze zaatakowali z impetem i po groźnych akcjach mogli prowadzić kilkoma bramkami. Dopiero w 35 minucie kapitalna akcja Macieja Nuckowskiego. Piłka po jego strzale trafiła w okienko bramki Luncika i po 45 minutach Zagłębie prowadziło 1-0. Strzał pomocnika gospodarzy był rzeczywiście przedniej marki. W drugiej połowie GKS zaczął grać żwawiej i po solowej akcji Sławomir Wojciechowski przypomniał, że jest jednym z lepszych strzelców w ekstraklasie. Swoją solową akcję zakończył precyzyjnym strzałem tuż przy słupku i było 1-1. Do końca meczu nic się nie działo i zdegustowani kibice pogodzili się już z remisem, gdy w 90 minucie w niegroźnej sytuacji Adamus sfaulował w polu karnym Piotrowskiego i sędzia Słupik podyktował jedenastkę wykorzystaną później przez Jasińskiego. Wygrana Zagłębia niemal pewna, gdyby nie ostatnia akcja meczu. Rzut rożny, strzał Muszalika i 2-2. A więc jednak na układy nie ma rady? Nie było żadnej umowy przed spotkaniem pomiędzy zespołami. Gdy dostaliśmy karnego, myślałem, że wygramy ten mecz. Nie wiem, co się stało z moimi kolegami w ostatniej minucie. GKS przeprowadził udaną akcję i było po wszystkim. Taki jest futbol. Ale nie wiem, co się stało, jak mogło do tego dojść. Molongo nie wiedział, co się stało. Innego zdania byli kibice, którzy przeraźliwymi gwizdami, okrzykami na układy nie ma rady, pożegnali piłkarzy.
A oto komplet rezultatów przedostatniej kolejki spotkań w meczu, z którego bramek nie pokazywaliśmy. Ruch pokonał Groklin 3-2, ale to spotkanie nie miało żadnego znaczenia, a Odra wygrała ze Stomilem 4-0. Wodzisławska drużyna także uratowała pierwszoligowy byt. ŁKS Łódź mistrzem Polski w Pucharze UEFA, Wisła Kraków i Polonia Warszawa albo Widzew Łódź. Tę odpowiedź poznamy dopiero w ostatniej kolejce. Piąte miejsce odległe warszawskiej Legii, zespołu, który był typowany do gry w europejskich pucharach. Raków, Krzo, Groklin i Petrochemia, te cztery zespoły opuszczają ekstraklasę. Uratowały się zagrożone przez długi czas drużyny Lecha, Odry i szczecińskiej Pogoni. Proszę Państwa, ciągle narzekamy na naszą reprezentację i nawet ostatnia wygrana z Rosją niespecjalnie poprawia nastroje polskich kibiców. Mamy na szczęście w naszym kraju jedną piłkarską drużynę, która nie przynosi nam wstydu. Gra z roku na rok coraz lepiej, zmniejszając ciągle dystans dzielący ją od ścisłej światowej czołówki. Zastanawiają się Państwo z pewnością, o jakiej drużynie mowa. Odpowiedzi na to pytanie udzieli Izabela Przepiórska. Wreszcie mamy sukces w futbolu. Nasza reprezentacja piłkarska pokonała Irlandię 3-0. To nie żart, chodzi oczywiście o kobiecą piłkę. Było to spotkanie na szczycie. Polska zajmowała pierwsze miejsce w grupie, ale miała tylko punkt przewagi nad Irlandią. Zwycięstwo w tym meczu dla każdej z drużyn oznaczało wygranie grupy i szansę awansu dalej. Stawka była więc wysoka. Irlandki przyjechały do Polski po to, by zrewanżować się za porażkę. Irlandki właśnie słyną z tego, że grają bardzo twardą, ostrą piłkę. No i bardzo dobrze grają głową. W tym meczu nie było wątpliwości, kto rządzi na boisku. Nasze piłkarki dały Irlandkom mocną szkołę futbolu. Były lepsze pod każdym względem. W 10 minucie Polki przeprowadziły udaną kontrę, podawała Marta Otremska, a piłkę w siatce umieściła Jolanta Nieczypor i gospodynie objęły prowadzenie. Utrata bramki nie zmobilizowała rywalek. Przeciwnie, w miarę upływu czasu przewaga Polek wzrastała. W rezultacie w 30 minucie zrobiło się 2-0. Tym razem Agnieszka Schondenmayer posłała piłkę do bramki. Polki lepiej grały, w środku były silniejsze, lepsze kondycyjnie, szybsze przy piłce. Podobał mi się szczególnie drugi gol, był rewelacyjny. Nie sądzę, żeby jakikolwiek bramkarz na świecie mógł obronić taki strzał. Naprawdę świetna bramka Agnieszki Schondenmayer. Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Rywalki ani razu nie zagroziły poważnie polskiej bramce. Nasze zawodniczki przeprowadzały akcję w szybkim tempie, nie zadowalając się dwubramkowym prowadzeniem. W 54 minucie Nieczypor znalazła się sam na sam z bramkarką gości i bez trudu ustaliła wynik spotkania na 3-0. Była to druga w tym meczu, a czwarta w eliminacjach bramka tej piłkarki. Grało się ciężko, w końcu są to eliminacje do Mistrzostw Świata. Słabych drużyn raczej już nie ma, ale jednak udało nam się właśnie szybko strzelić bramkę i 3-0. W zasadzie może nikt się nie spodziewał takiego wysokiego zwycięstwa. Wszystkie wierzyłyśmy, że wygramy, ale tak wysoko może nie. Podopieczny Władysława Szyngiery czeka jeszcze w czerwcu rewanżowy mecz z Białorusią, ale jego wynik nie ma już znaczenia. Polki zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie. We wrześniu i październiku zagrają ze Szwajcarią baraże o wejście do najsilniejszej w Europie grupy A. A stamtąd droga do Mistrzostw Świata jest już znacznie krótsza. Brawa dla naszych pań. Ciekawe, jak Polacy zagraliby z reprezentacją Irlandii. Myślę oczywiście o mężczyznach. Myślę, że wynik 3-0. Nie, to raczej byłoby niemożliwe. Już tylko 3 dni dzielą nas od pierwszego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata we Francji, spotkania Brazylia-Szkocja. Canarinhos są jednym z 5 zespołów z Ameryki Południowej, które oglądać będziemy w finałach. Za ten najbardziej nieobliczalny uznaje się Kolumbię. Dziś przybliżamy właśnie tę reprezentację, a także kolejną arenę mondialu. Będzie nią paryski Parc des Princes, znany dobrze również polskim piłkarzom. Drużyna Kolumbii nie jedzie do Francji tak bojowo nastawiona jak przed 4 laty do Stanów Zjednoczonych. W eliminacjach poprzednich Mistrzostw Świata Kolumbijczycy rozgromili Argentynę na jej terenie 5-0 i zaliczano ich do faworytów World Cup 94. Rzeczywistość jednak okazała się brutalna. Przygody z finałami podopieczni Francisco Maturany zakończyli już na pierwszej rundzie. Na domiar złego po powrocie do kraju zastrzelony został Andres Escobar, autor samobójczej bramki w przegranym meczu z USA. Teraz nikt realistycznie myślący w Bogocie, Cali czy Medellin nie podsyca optymizmu. Tym bardziej, że lider reprezentacji, Carlos Valderrama, z amerykańskiego Miami Fusion ma już prawie 37 lat. Ekscentryczny bramkarz René Higuita z meksykańskiego Veracruz znalazł się poza kadrą, a błyskotliwy napastnik Faustino Asprilla z włoskiej Parmy wciąż odczuwa skutki niedawnej kontuzji.
Selekcjoner Hernan Dario Gomez, wcześniej asystent Francisco Maturany, dziś kontynuator jego szkoleniowej myśli, dysponuje mimo wszystko ciekawą grupą zawodników. Niektórzy z nich mogą stać się nawet objawieniami mundialu. Silną frakcję w kolumbijskim zespole tworzą piłkarze czołowych klubów Argentyny. Bramkarz Oscar Cordoba, stoper Jorge Bermudez i pomocnik Mauricio Serna z Boca Juniors Buenos Aires. Bramkarz Farid Mondragon z Independiente Buenos Aires oraz obrońca Ivan Cordoba z San Lorenzo Buenos Aires. Ligę Brazylii reprezentują pomocnicy Freddy Rincon z Corinthians San Paulo i Victor Aristizabal z San Paulo FC. Natomiast europejski odłam ekipy na Coupe du Monde 98 oprócz Asprilla stanowią Harold Lozano z hiszpańskiego Realu Valladolid i Hamilton Ricard z angielskiego Middlesbrough. Paryż to nie tylko stolica Francji, ale wręcz jedna ze stolic świata. Imponujące, przepiękne miasto jest potężnym ośrodkiem politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Stanowi magnes dla turystów najrozmaitszych nacji. Wieża Eiffla, Louvre, Łuk Triumfalny, Katedra Notre Dame, Sorbona, Dzielnica Łacińska, wzgórze Montmartre z Bazyliką Sacré-Cœur czy supernowoczesna dzielnica La Défense to tylko wyrywkowy rejestr zakątków godnych odwiedzenia. Wraz z przedmieściami nacekwańska metropolia skupia prawie 10 milionów mieszkańców. W południowo-zachodniej części Paryża znajduje się Park Książąt ze stadionem o tej samej nazwie, po francusku Parc des Princes. Do niedawna narodowy obiekt sportowy Francji był m.in. główną areną finałów Mistrzostw Europy 1984, zakończonych triumfem zespołu gospodarzy. Niedawno odbył się tam finał Pucharu UEFA. Ten wspaniały piłkarski amfiteatr nie jest kolosem, mieści niecałe 50 tysięcy widzów, ale pomysłowe rozwiązania architektoniczne sprawiają, że podczas ważnych meczów panuje na Parc des Princes niepowtarzalna, gorąca atmosfera. Już od najbliższej środy 16. Mistrzostwa Świata na antenie Telewizji Polskiej. Zaprezentujemy Państwu wszystkie 64 spotkania, w większości na żywo. Mecze z 10 francuskich stadionów relacjonować będzie 5 komentatorów. W przededniu rozpoczęcia finałów nadamy bezpośrednią relację z piłkarskiej gali w Paryżu. Początek o 20.10 w Jedynce. Mecz inauguracyjny Brazylia-Szkocja już w środę o 17.25 w programie pierwszym. Później w dwójce o 20.50 spotkanie Norwegia-Maroko. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Telewizji Polskiej. Zapraszamy. Ryszard Wójcik i Jacek Pociągiel, nasi dwaj wyśmienici sędziowie, nie będą jedynymi reprezentantami Polski podczas francuskich finałów. Wybiera się tam także ekipa złożona z młodych piłkarzy, którzy być może wkrótce stanowić będą o sile naszego futbolu. Do Francji wyjeżdżają dwie drużyny z Polski na światowy finał Adidas 4x4 Cup. Weźmie w nim udział ponad 40 drużyn z całego świata. Jest to jedyna reprezentacja. Chłopacy są z Chełma i z Poznania. Wygrali ogólnopolskie eliminacje rozgrywane w czerwcu i w maju w Polsce, w których startowało ponad 400 drużyn. Jadę do Francji po to, aby strzelić jak najwięcej bramek, jednak nie zależy mi tak bardzo na strzeleniu ich, ale na sukcesie całej drużyny. Jedziemy po to, żeby pójść tam jak najlepiej, żeby Polska wypadła jak najlepiej. Nie jedziemy tam, żeby zwiedzać, tylko żeby wygrać ten turniej. Grają na dobrym poziomie i nie będziemy się musieli niczego wstydzić w kontaktach z drużynami z całego świata. Naszej młodej drużynie życzymy we Francji samych zwycięstw. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze wydanie magazynu Gol. Kończymy tradycyjnie rozwiązaniem naszego konkursu Audio Tele. Zespołem, który ma na swoim koncie najmniej zwycięstw, jest Raków, który wygrał tylko 4 razy. A laureatami poprzedniego Audio Tele zostali Katarzyna Mackiewicz z Żar i Paweł Czerepak z Sandomierza. Nasze następne golowe spotkanie już w najbliższy wtorek, tuż po zakończeniu ostatniej ligowej kolejki o 18.50. Wcześniej zapraszamy na transmisję z meczu nowo kreowanego mistrza Polski, Łódzkiego klubu
klubu sportowego z Lechem Poznań. A jeśli czują Państwo niedosyt piłki, polecam skróty trzech wczorajszych spotkań Wisły z Petrochemią, Lecha z Legią i Odry ze Stomilem. 50 minut po północy w programie drugim. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To jest zabudzona, cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa! Kochani, Jezus Maria! Wykorzystał ten moment zagapienia 2-0! Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu! Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie dosyć, że jest Kowalczyk! Teraz!